cześć. Dzisiaj wybieramy się gdzieś w góry, w Pieniny. A miejscowość to jest docelowa Sromowce Niżne, czy Wyżne? No zobaczymy, gdzie wylądujemy. Planujemy, że dojedziemy sobie gdzieś tam blisko miejsca jakiegoś kempingu, poszukamy jutro. A dzisiaj będziemy chcieli sobie stanąć gdzieś na dziko. I jedziemy dzisiaj bez Maxa. Niestety Max zostaje z pieskami, bo wszystkie trzy nasze sutki dostały cieczkę. Będziesz biedny. Będzie biedny. Ale za to bierzemy moich teściów. Dziadek Mirek, babcia Gosia i resztę ekipy. I resztę, tak. Hello. Oczywiście. Nie mówiliśmy jeszcze, jedziemy przez Słowację, tak jak ostatnio jechaliśmy na Korbielów. I z Korbielowa będziemy się teraz kierować na Jabłonkę, no i później już tam na Sromowce. Mapkę Wam załączę. Trasa jest tak, na razie tak, jak żeśmy jechali, tutaj Wam troszkę widoczków pokażemy. Mamy kolejny dzień. Stanęliśmy sobie na dziko w miejscowości Sromowce Niżne. Podam Wam współrzędne, bo miejscóweczka jest naprawdę super. Tak, bardzo fajnie. No, tylko że jak wjeżdżając tutaj był parking, chyba 10 zł na dzień pisało. I stały tam też właśnie jakieś kampery. Pan mówił, że rano tam właśnie wypływają różne kajaki i takie rzeczy. A my przejechaliśmy dość kawałek dalej. Ile tu pisało? Niby 350 metrów. Znaleźliśmy to na jakiejś grupie biwakowej i miejsce jest naprawdę fajne, zaraz Wam pokażę. Także warto tutaj przyjechać, jak się właśnie tak my przyjechaliśmy wieczorem i żeby właśnie rano sobie wjechać na kemping, to tutaj jest fajna miejscóweczka. Tam jak widzicie jest droga wjazdowa, tutaj jest taka altanka, budka, nie wiem. Myśmy sobie tutaj właśnie na chwileczkę wczoraj posiedzieli. Tutaj zaraz obok mamy palenisko. Jak widzicie, góry dookoła. A tam zaraz za przyczepami mamy rzekę. Tutaj jest rzeka i to już tutaj jest Dunajec. Tam dalej było, tam będzie. No, jeszcze mijaliśmy właśnie po drodze czarny, biały. Tak to tu wygląda, ale naprawdę jest pięknie. Pokażę Wam jeszcze tamtą drugą miejscówkę, to co pisze, że 10 zł za dzień, jak pojedziemy z powrotem, to Wam pokażemy. Ale wydaje mi się, lepiej tutaj podjechać, nie ma nikogo, mamy święty spokój. A tam jednak Pan mówił, nie? Coś my gadali z Panem z kampera, ale że tam duża jest. Ale co płynie, jest tam, widzisz? Mhm. No wysychają rzeki, strasznie wysychają. Ale to jest pięknie. No i tutaj po lewej mamy to miejscówko, o której Wam mówiłam, co pisze 10 zł za dzień. Tak to tu wygląda, stoi kamperek. I tutaj już się rozwijają z pontonami. Przyjechaliśmy dzisiaj rano na kemping w Sromowcach Niżnych. Tak. Tak, rozłożyliśmy się, zjedliśmy śniadanko. Jeszcze tylko dodam, że to jest kemping ten przy OSP, ale to Wam pokażemy później. Przy rzece Dunajec. Bardzo pięknie tutaj jest. Byłem w recepcji, pan dał dwie ulotki. Mówię, pół kilometra stąd jest, są spływy, są tam restauracje. No i tam wszystko jest. No i co, że się dowiedział o tych spływach? Jakieś cena albo coś? Tu pisze, że 82 zł dorośli i 18 zł dojazd pewnie z powrotem. Ale... Dzieci do 10 lat 56 i 14 zł dojazd. Ile dzieci jeszcze? 56 i 14 dojazd. No i dzwoniliśmy, no i nam powiedział pan, że nawet taką litkę liczą, ale to zobaczymy. Może się nam uda, Lidzie, unegocjować. Tak, Lidzia? Uśmiech. Pogoda jest bardzo ładna, nam się udała, fajna. Pogoda, no super. Super. Cieplutko. Pierwsze wrażenie? Bardzo fajne. Jeśli chodzi tutaj jeszcze o inne wycieczki, to tak jak tutaj mamy taką ulotkę, jak widzicie, jest ten spływ. Rafting na Dunajcu tutaj jest takimi pontonami. Wycieczki na trzy korony.
Wąwóz Homole plus Cerkiew, Zamki Niedzica Czorsztyn, Czerwony Klasztor, ale to już jest na Słowacji, Zamek Niedzica Rejstatkiem, Jaskinia Lodowa, jaskinia. Tutaj też mamy w koronach drzew na Słowacji, Słowackie Perły, Słowacki Raj Taty, Zakopane i Ludźmierz. I tutaj mamy też wycieczki na baseny, czyli też nie będzie jakoś daleko. Termy Bania, tutaj mamy na Słowacji, Termy Chochołowskie, Poprad i Gorący Potok Szaflary. Tutaj mamy wejście na kemping, na którym jesteśmy. I to jest kemping w Sromowcach Niżnych przy OSP. Tutaj jest ulica Szkolna 7, tak? Tak. No. Tak jak widzicie, tutaj jest recepcja. Tutaj mamy sanitariaty od razu na wjeździe. Tutaj jest lewo zmywak. Tutaj mamy toalety. O, tak to tu wygląda. Prysznice są płatne. I tutaj mamy WC. Poczul. No i jak widzicie, tam właśnie, jak patrząc teraz tutaj na prawo, mamy drogę, a tutaj na lewo już jest właśnie Dunajec. My stoimy tutaj, tam dalej jest właśnie chyba strażnica, to jest tu, nie? To by co was teraz. Tak. Kempik się tam ciągnie dalej, ale też tam w sumie już nic więcej nie ma, tylko miejsca po prostu. I tutaj jeszcze właśnie w tej strażnicy jest po toalecie, nie? Jedna damska, jedna męska. To też wam jeszcze pokażę. No i tak to tu wygląda. Kemping klimatyczny, aczkolwiek jeżeli chodzi o sanitariaty, to nie są za czyste. Jeśli chodzi o cennik, to wygląda to tak. Osoba dorosła 18, dzieci, no zaliczkę nam nic nie policzy, ma 2 lata, a lękę 10 zł policzyła. Przyczepa 18 i auto 6. I prąd, jakbyś to chciał, to 20. Myśmy nie brali akurat. No, także tak to tu wygląda. Posiedzieliśmy, ciasteczko domowe zjedliśmy. I idziemy teraz, chcemy przejść na słowacką stronę. Tutaj do kempingu w prawo. Kawałeczek, to jest jakiś taki budynek, nie wiem co to jest. Szkoła. Szkoła? No to za szkołą w prawo jest most. Padna zbierze na lody. I idziemy na lody. Albo zobaczymy na co tam jest w ogóle. I tutaj mamy ten most właśnie nad Dunajcem. I tutaj jak się przejdzie, to już jesteśmy na Słowacji. Tutaj od mostu poszliśmy na prawo i już wam mogę powiedzieć, że tutaj jest na przykład bar u Omka i tutaj na przykład kozel pół litra kosztuje
euro 20, pilsner pół litra, euro 70. Jedzenie też tutaj jakieś jest. Jakieś zestawy są po 3,60, 3,50, 3,40, 3,80. Więc nie wychodzi tak drogo wcale, nie? No, a tam już widać z drugiej strony nasz kemping. No i jak widzicie tutaj z tej strony, to ten kemping jest dość spory. I tak to tu wygląda ze słowackiej strony. Co prawda człowiek powinien swoje chwalić, aczkolwiek mi się tu więcej podoba na Słowacji jak po polskiej stronie. Chłopamy czasem ławeczkę, można sobie usiąść, a po polskiej stronie tego nie ma. O, i tutaj takie mamy altanki, wiaty, nie wiem. No, ale jak daleko chcecie jeszcze iść? Stratwy. 5. Tutaj jest dużo lepiej, bo mi się daje, co kawałek jest parking bezpłatny, a u nas płatne 15. I to nie mało. 15-20 zł. Także mi się daje, tu nie przywiązują takiej wagi do pieniędzy jak u nas. Idąc dalej, tutaj nam się kończy miejscowość Czerwony Klasztor. I zaraz za tym właśnie jest tutaj spływ Dunajcem, który jest organizowany przez Słowaków. Idziemy zobaczyć, jak to tutaj wygląda. Zaraz wam wszystko pokażemy. Tutaj jest również kąpielisko, pisze, letnie kąpielisko. Tu, czyli tutaj jest taki cały jakiś kompleks będzie, nie? Tak to tutaj wygląda i cennik, jak wam pokazałam, widzieliście. Także ceny mniej więcej, no troszkę drożej niż u nas ten spływ wychodzi. I tutaj jeszcze mamy kemping. Tak to tutaj wygląda, ten kemping, tak z góry. Tutaj jak mamy most, idąc na prawo, tutaj już na polskiej stronie, idziemy na jakiegoś luda. Zobaczymy co tu gdzie jest. O, i tutaj mamy lody i deserki. Lidzi włoskiego. Lęka są włoskie gałkowane. Takie tutaj są lody włoskie, to są małe, bardzo dobre. Lęka, ty pokaż co masz. Gałkowany? Dobry? A rodzice zamówili sobie po takim deserku. Lody, bita śmietana, owoce, polewa, tak? Tak. I będą degustować. A. Dobra. Przyszliśmy już na kemping. Tak, jesteśmy po całym dniu wyczerpującym. Na końcówce dnia już. Jeszcze jakiś grill na koniec i koniec dzisiejszego dnia. Ale udane było, bardzo udane. Jeszcze jutro musisz mieć siłę. Jak kręgosłup dajesz radę? Boli. Już teraz boli. Nie, boli. No boli. Dasz radę. No to kończymy dzisiejszy dzień.